Na zakończenie 18. kolejki spotkań piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice niespodziewanie przegrał u siebie z Wartą Poznań 0-1. Gliwiczanie oddali w tym meczu aż 20 strzałów na bramkę gości, ale żaden nie zamienił się na gola. Drużyna z Poznania miała 5 prób i jedna zakończyła się powodzeniem. Porażka ta przerwała fantastyczną serię 10 nieprzegranych spotkań z rzędu Piasta, nad czym ubolewał Waldemar Fornalik, trener drużyny z Okrzei. Jesteśmy źli, że przegraliśmy ten mecz. Wiedzieliśmy, że zespół Warty jest niewygodnym przeciwnikiem, że potrafi bardzo dobrze się bronić. Nie było czekać na jeden błąd i taki błąd popełniliśmy, który spowodował, że straciliśmy tą bramkę. Ze swojej strony mieliśmy przynajmniej 2-3 sytuacje, po których powinniśmy zdobyć bramki. Tak się nie stało. No i czasami w piłce tak bywa, że nie zawsze zespół, który stwarza więcej sytuacji, wygrywa. I to miało miejsce dzisiaj. No musimy się jak najszybciej otrząsnąć po tej porażce, wyciągnąć wnioski i patrzeć przed siebie, bo jest jeszcze wiele spotkań. W 58. minucie Jakub Czerwiński popełnił fatalny w skutkach błąd. Defensor Piasta zagrał piłkę do tyłu, gdzie zamiast jego kolegi z obrony był zawodnik Warty, który przejął futbolówkę, a następnie zagrał ją do Mateusza Kuzimskiego, który te podanie, jak się potem okazało, zamienił na zwycięskiego gola. Piotr Tworek, trener Warty, zdradził, że taki właśnie był plan na ten mecz. Przyjechaliśmy do Gliwic w jednym celu, zrobić wszystko, żeby zdobyć 3 punkty. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mecz dla nas będzie bardzo trudny, bo wiedzieliśmy, w jakiej dyspozycji jest Piast Gliwice. I to było już widać w pierwszej połowie, a szczególnie w drugiej. Skorzystaliśmy z błędu drużyny trenera Fornalika z zimną krwią. Kuzimek to wykorzystał, Łukasz mu idealnie dał w tempo, no i wybroniliśmy spotkanie. Porażka ta zepchnęła Gliwiczan na 13. miejsce w tabeli. Teraz Piast poszuka punktów w Białymstoku, gdzie w sobotę zmierzy się z tamtejszą Jagiellonią.